Dzień dobry wszystkim, witam Was na YouTubie dobrerowery.pl, witam Was w kolejnym odcinku. Kontynuujemy wątek podsumowywania testów, albo w ogóle testów różnych rozwiązań. Ostatnio zaciekawił Was materiał związany z przerzutką tylną Shimano Ultegra RX, dość kontrowersyjną, więc idziemy za ciosem. Pokażę Wam dzisiaj wrażenia związane z eksploatacją kolejnego gadżetu, tudzież części rowerowej, którą ostatnio testowałem, czyli pedałów Luke X-Track wersji Race. Natomiast zanim przejdziemy do pedałów, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału, do odwiedzenia YouTube'a BikeShow.cc, czyli mojego drugiego kanału, oraz do zapisania się do grupy na Facebooku dla widzów YouTube'a Dobre Rowery oraz BikeShow, gdzie znajdziecie bardzo dużo ciekawych, przydatnych informacji o funkcjonowaniu obydwu kanałów. Pytanie pierwsze i zasadnicze. Po co w ogóle w szosie pedały MTB? Natomiast wiem, że wielu spośród Was staje przed takim dylematem. Ja też przed nim stanąłem. W moim przypadku sprawa jest oczywista. Ja bardzo dużo z roweru schodzę, bo czasami szukam ciekawych kadrów. Właśnie nawet jeżdżąc na szosie, bardzo często z roweru schodzę, szukam jakichś fajnych bocznych dróg, szukam fajnych miejsc do zrobienia zdjęć. W związku z czym nie mogę mieć po prostu butów szosowych, bo zbyt szybko zużywałem bloki i zbyt niewygodnie mi się w nich chodziło. Jeździłem kiedyś na pedałach szosowych, natomiast od jakichś 4-5 lat jeżdżę praktycznie wyłącznie na pedałach MTB. I co więcej, w moim życiu od 5 lat są to pedały Shimano M540. Mam chyba 3 pary w różnych rowerach. Najstarsza ma już 5 lat i udało mi się w niej wywołać pewne luzy, natomiast pedały są praktycznie niezniszczalne. Natomiast po pewnym czasie zaczęło mi w pedałach Shimano przeszkadzać to, że po pierwsze podparcie stopy na szosie jest jednak za małe. Po drugie z czasem, kiedy na przykład mamy już zardzewiały od wody blok, no to wydają one dość denerwujące dźwięki. Oczywiście można je nasmarować, przeserwisować, natomiast jeżeli za tym zapomnicie, wjeżdżacie na trasę, to potrafią bardzo mocno dawać się akustycznie we znaki, a sami wiecie, że na szosie 100 km ze zgrzytającym pedałem to nie jest nic fajnego. Szukałem czegoś, co będzie troszeczkę bardziej zbliżone do parametrów pedałów szosowych, a przy tym wszystkim dalej będzie pozwalało na stosowanie bloków MTB. Jakiś czas temu w moje ręce wpadły pedały Luke X-Track, które Wam prezentowałem w formie nowości, natomiast przez długi czas się przed nimi broniłem, aż w końcu stwierdziłem, że przy okazji zakupu kolejnego roweru spróbuję przetestować Luki X-Track. Trafił w moje ręce model Race, w zasadzie wybrałem świadomie i z premedytacją model Race, z tego prostego względu, że zapewnia praktycznie takie same parametry, jeżeli chodzi o działanie, jak modele wyższe i droższe, natomiast nie kosztuje aż tak dużo, bo kosztuje około 240-250 zł, w zależności gdzie sobie je znajdziecie. Konstrukcja bardzo prosta, mamy tutaj oczywiście stalową oś, ale mamy łożyska maszynowe plus łożyska ślizgowe, a korpus pedałów, bardzo duży korpus pedałów jest wykonany z kompozytu. To nie jest karbon, to jest po prostu zwykły plastik. Natomiast pedały są duże, no i też niestety są dość ciężkie, bo ważą 390 gramów, więc na pewno są cięższe od pedałów szosowych, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli chodzi o sposób działania tych pedałów, to tak jak powiedziałem, są kompatybilne z blokami Shimano, co jest bardzo ważne, bo możecie mieć jedne pedały i na przykład w innym rowerze mieć zwykłe SPD Shimano i mieć jedne buty. Nie musicie sobie żonglować butami ani blokami, bo pasują bloki szimanowskie, a teraz w zasadzie jeżdżę w blokach szimanowskich, bo mi takie zostały w butach, w ogóle nie zmieniałem bloków. Ja bloki, żeby było śmiesznie, bloki Luka do X-Tracków testowałem kiedyś w pedałach Shimano, więc uważam, że po prostu różnicy nie ma, więc nie ma to żadnego sensu. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, na pewno bardzo duży plus to transfer mocy i podparcie. Jeżeli jeździliście na pedałach szosowych bardzo długo i przesiądziecie się na pedały MTB do szosy na dość miękkich butach, to na pewno odczujecie to, że podparcie stopy jest mniejsze, transfer mocy jest mniejszy i po prostu po czasie może Wam być niewygodnie. W przypadku luków to podparcie stopy jest dużo lepsze i moim zdaniem w ogóle cała charakterystyka pracy bloków w pedale jest taka bardziej plastikowo-szosowa, czyli jak ustawimy najtwardsze zapięcie, to naprawdę nie ma problemu z zbyt dużym luzem roboczym. Moim zdaniem blok pracuje ciszej, jest poniekąd wygłuszony przez ten plastik, który jest wokół całego zapięcia, więc ja to odbieram na plus. Podparcie stopy jest po prostu lepsze. Odczujecie to z jednej strony przy jakichś sprintach i przy gwałtownym przyspieszaniu, a z drugiej strony odczujecie to też przy rekreacyjnej jeździe przez to, że po prostu stopa będzie się Wam mniej męczyć przy dłuższych dystansach. Kolejnym ważnym argumentem i rzeczą do sprawdzenia było to, jak te pedały sobie będą radzić z tak ważną rzeczą jak błoto. Na szosie może to nie jest kluczowe, ale tak jak mówiłem, ja używam też tych pedałów w rowerze przełajowym, bo w tym roku chciałbym mocniej wejść w świat ścigania przełajowego, zobaczymy jak to się skończy. No i też w rowerze górskim. Miałem przyjemność Luki przetestować w
niestety albo stety niezbyt błotnych warunkach, natomiast już jakiegoś błota szukałem, żeby pobiegać w butach i zobaczyć, jak te pedały będą sobie radzić. I moje wrażenia są takie, że radzą sobie lepiej niż Shimano. Czyli po pierwsze, lepiej się wpinają, kiedy bloki są zablokowane w masło maślane, kiedy bloki są zapchane błotem, a z drugiej strony, kiedy już dojdzie do samego zapchania zatrzasków i pedałów błotem, to łatwiej i szybciej się czyszczą niż Shimano. Może to ma związek z tym, że po prostu są większe, więc dużo łatwiej po prostu kopnąć i trafić w blok tak, żeby go w pewien sposób z błota wyczyścić. W szymanowskich pedałach zajmuje mi to więcej czasu i mam wrażenie, że szymanowskie pedały są bardziej podatne na problemy z wpinaniem, kiedy mamy zbyt zabłocone bloki, więc to jest też duży plus. Jeżeli chodzi jeszcze o konstrukcję, tak jak mówiłem, te pedały mają stalowe osie, mają łożyska maszynowe, uszczelniane, ale mają też łożyska ślizgowe, o tym trzeba pamiętać, więc po czasie myślę, że będą łapać luzy. Zresztą jak sobie poczytacie w internecie takie recenzje osób bardziej zaangażowanych w mechanikę rowerową, to po rozkręceniu tych pedałów, a to jest ważne, że da się je rozkręcić, po pewnym czasie już się luzy pojawiają, więc nie ma litości. Jak jest ślizg, to luzy prędzej czy później będą, ale na przykład w moim przypadku też lekkie stwierdziłem, po około 1500-2000 km, natomiast są to luzy, które uważam, że po prostu się pojawiają po pewnym czasie, kiedy pedały się rozjeżdżą i raczej nie będą się w radykalny sposób pogłębiać, na pewno nie w taki, jak który mógłby przeszkadzać w jeździe. Ja się spodziewam czegoś takiego, co mam w swoich 540, czyli praktycznie nieodczuwalne i pomijalne, jeżeli chodzi o ostateczną recenzję danego produktu. Kiedy wybrać X-Tracki? Wtedy, kiedy szukacie pedałów do roweru górskiego, które będą nieco inne, które nie będą bardzo drogie, a przy tym wszystkim chcecie po prostu lepsze podparcie stopy. Pedały, które też moim zdaniem są dużo bardziej warte rozważenia, jeżeli szukacie swoich pierwszych pedałów do roweru szosowego, a nie chcecie mieć pedałów typowo szosowych, bo będziecie mieli lepsze podparcie stopy. To są też pedały, w których na pewno lepiej się jeździ, jeżeli gdzieś dojeżdżacie czasami w butach cywilnych, bo podparcie stopy też jest lepsze niż w samych takich metalowych pedałach Shimano MTB. Jeżeli chodzi o wady, to mimo wszystko są cięższe od pedałów szosowych, 390 gramów plus bloki. Jeżeli chodzi o wady, to też pozostaje kwestia wizualna. W przypadku roweru szosowego może to tak bardzo nie razi. Oczywiście wiem, że są tutaj puryści stylu rowerowego, którzy powiedzą, że w ogóle pedał MTB w rowerze szosowym to razi, ale w przypadku roweru szosowego powiedzmy, że jesteśmy przyzwyczajeni do większych konstrukcji. Natomiast jeżeli założycie je do przełajówki, do takiego lekkiego wizualnie roweru, no to ta dość wizualnie ciężka, czarna platforma może się rzucać w oczy, ale to już jest kwestia uznaniowa. Coś za coś. Mamy lepsze podparcie stopy, więc możemy odpuścić troszeczkę kwestię tego, że to jest większe. No nie da się tego zrobić tak, żeby było i większe podparcie stopy, żeby to wyglądało lekko. Więc bardzo ciekawe pedały. Moim zdaniem najbardziej racjonalny i rozsądny wybór to właśnie wersja Race, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Będę test kontynuował, więc spodziewajcie się więcej wrażeń z eksploatacji tych pedałów. A póki co kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was oczywiście do dania łapki w górę. No i pokazania tym samym, jakie tematy Was interesują dalej. Do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu.